Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz. I zapraszam Was już teraz na pierwszy odcinek ze specjali z okazji 3000 subskrypcji, za które Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziś widzimy się w serii, która jest trochę parodią Warszawskiej Siedlicy 2050, bo widzimy się w serii Kolejowa Zakopianka 2050. Czyli jesteśmy w Zakopanem, dokładnie. Tutaj też się trochę dzieje inwestycji kolejowych, o których możecie nie wiedzieć, a warto też o nich mówić, bo stolica zimowa Polski ma pociągi, jednakże aktualnie ich nie ma. Tak jak w tytule mogliście zauważyć, pociągi tutaj nie dojeżdżają. Jest aktualnie tutaj prowadzony remont gruntowny i to dosyć mocny, chociaż to nie jest jeszcze to, co jest planowane w masterplanie dla tego całego pociągu. No ale po kolei, co tu się właściwie dzieje i zaraz Wam opiszę mniej więcej, jak to wygląda. To tak, po pierwsze, co mogę Wam powiedzieć, to tutaj przebudowa i remont jest na trasie od Krakowa do Zakopanego. Ta cała trasa jest teraz podczas remontu od 2017 już roku i ma się ta cała przebudowa skończyć w 2023 roku. Jest ona prowadzona na odcinkach i etapami, różne stacje, różne przystanki kolejowe są remontowane. Tutaj też warto podkreślić dla osób, które nie jechały nigdy pociągiem albo nigdy nie oglądały tych pociągów, jak tutaj one jeżdżą, one na większości tej trasy jeżdżą wahadłowo, czyli po jednym torze. Po jednym torze w jedną i w drugą stronę. Także no, przepustowość jest tutaj gorsza niż na trasach, gdzie są dwa tory co najmniej. No ale jest dojazd, więc to jest ważne. No i tutaj, ponieważ jest właśnie jeden tor, to na pewne okresy muszą być wyłączone całkowicie pociągi. I właśnie ten okres nastąpił 1 września. Do zimy, jakoś tak przed okresem zimowym i szczytem, kiedy będą, wiecie, wszystkie ferie i tak dalej, aby można było pojeździć już na nartach, kolej jest tutaj zamknięta i jest przebudowana. Całkowicie jest wymienione torowisko, pod torze, wszystko tutaj jest wymienione. Nowych wiaduktów jest trochę, chociaż głównie są to wiadukty nad starymi ulicami, które naprawdę, jak możecie zobaczyć na tym zdjęciu, już czekały na remont. Swoją drogą, zdjęcia, które tutaj widzicie, to akurat są z mojego wyjazdu, jak byłem w Zakopanem. No i najciekawsze jest to, że głównie te spoza Zakopanego to są robione z autokaru, jak jechałem, natomiast jak jechałem w jedną stronę, to widziałem i próbowaliśmy się zmieścić autokarem właśnie pod tym wiaduktem, a jak już wracaliśmy, to już wiadukt był zniesiony i można było spokojnie się przejechać w tymże rejonie. Także trochę się tutaj dzieje. Ogólnie trochę dziwnie wygląda cała tutaj ta trasa, bo widać, że tam jest nasyp kolejowy, co nie wszystko na to wskazuje. Są specjalne przejścia, są szlabany, są rogatki, wszystko jest poustawione. Nie ma torów, ani sieci trakcyjnej. To jest bardzo dziwne uczucie. Sieć trakcyjna została zdjęta, oczywiście to jest na okres remontu, bo tamte słupy to naprawdę no, nieźle wyglądały. No i celem oczywiście przebudowy jest poprawa tutaj prędkości przejazdu do Krakowa. No i co ważne, faktycznie im to się polepszy, bo po remoncie czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego ma trwać mniej więcej tyle samo, co jazda autobusem, czyli drogami. I to będzie na pewno dosyć duża zmiana w porównaniu z tym, co było wcześniej. Natomiast w masterplanie, który jest też planowany, czas się skróci jeszcze o połowę i to jest dopiero będzie niezły odjazd, czyli mniej więcej w godzinę moglibyśmy dojechać bezpośrednio z Krakowa do Zakopanego, czyli z teorii z Warszawy do Zakopanego można byłoby się uwinąć w około 4 godzinki. Nie byłoby to złe, jakby był jeszcze taki bezpośredni pociąg Zakopane, Warszawa z jakąś tam stacją pośrednią w Krakowie może być już, to by było niezłe. To naprawdę by mi się podobało. Bym się aż przejechał z Wami, może na live czy coś. Widziałem tam parę osób, puszczę takie filmy z całej przejazdu po paręnaście godzin.
jak się jedzie, więc może i tu by poszło. Na przebudowę przeznaczono ponad miliard polskiego golda, dokładnie 1 100 000, to jest dużo. Już zostało przebudowanych 17 stacji i przystanków kolejowych, jest ich tutaj trochę, nie będę tutaj wszystkich mówić, bo jest ich dużo, ale między innymi jest na przykład Nowy Targ, który jest niedaleko Zakopanego. No i to wszystko tutaj idzie po kolei. Przy okazji mogę powiedzieć, że faktycznie część z tych stacji, które tam mija się, to faktycznie naprawdę wyglądają tak futurystycznie, że ja się zastanawiam, w którym my jesteśmy jeszcze wieku, więc faktycznie, więc dobrze, że PKP tutaj to wprowadza. No i teraz tak, ciekawostki, możecie się zastanawiać. Skoro jest tylko jeden tor, to pociągi muszą być całkowicie wyłączone z użytku. No ale przecież PLK nie może sobie pozwolić, aby całkowicie i Polregio, aby całkowicie odciąć te miejsce od pociągów. No i dobrze się zgadzacie. Tutaj normalnie byłby sykut z ciekawostką, niestety sykutu tam nie było, więc wam powiem, no jest ciekawostka, bo się podchodzi pod rozkład jazdy. Normalnie na stacji Zakopane jest rozkład jazdy dla PKP. Nawet są przyszłe rozkłady. Przychodzisz, patrzysz normalnie, tak jakby odjeżdżały stamtąd pociągi, co nie? Patrzysz, są godziny, są kierunki, gdzie jedzie, co i jak. Tylko później tam się wczytujesz i przy każdym rozkładzie, przy każdej godzinie jest taki mały symbol, który wszystko zmienia. To jest symbol autobusu. Naprawdę zrobiło to na mnie mocne wrażenie, kiedy PKP, czyli pociągi, jadą autobusem. No i tak, autobusy od Polregio na przykład jadą na krótkim odcinku, czyli bezpośrednio od Zakopanego do Sucha Beskidzka i tam właśnie jest, do tej stacji dojeżdżają już normalnie pociągi. Natomiast Intercity całkowicie wyłączyło się z oferty na tej trasie podczas przebudowy w tym okresie i po prostu jeżdżą pociągi z Krakowa do Zakopanego. Także takie tutaj są możliwości. No, ogólnie bym powiedział, że dosyć ważna inwestycja. Jeżeli to faktycznie skończą, to będzie dobrze, bo będzie się szybciej tutaj jeździć. Już nie mówiąc o trasie drogowej Zakopianka, która też powstaje, ale o niej nie chcę mówić. Bo trochę szkoda, że ta Zakopianka faktycznie kończy się parę kilometrów przed Zakopanem. Nawet nie takie parę właściwie. Także tak, trochę się tutaj dzieje. Dobrze, a teraz przejdźmy faktycznie do stacji, co tutaj się pozmieniało. Bo teraz opowiedziałem mniej więcej, co tu się dzieje w tej całej inwestycji. No i tak, ja byłem tutaj rok temu, więc za chwilę zobaczycie też zdjęcia mniej więcej z porównaniem, co tu się pozmieniało na przestrzeni roku. Tak, takie bajery nawet wam tutaj mogę pokazać. Natomiast aktualnie jest tutaj działający dworzec autobusowy. No i właściwie tyle działa z dworca kolejowego. Jest też nowo wyremontowany budynek, który jeszcze chyba rok temu jak latałem, to były ostatnie szlify, z tego co mi się wydaje. On przez bardzo długi okres był remontowany, właśnie od tego 2017 roku. Był w ruinie, ładnie teraz wygląda, szkoda, że faktycznie nie można teraz z niego korzystać tak jakby się chciało korzystać. No, no cóż, stacja kolejowa składa się w teorii z trzech peronów, z czego dwa są użyteczne dla pasażerów. Mamy tutaj specjalne też torowisko, dzięki czemu lokomotywy mogą objechać cały skład. No i jak możecie domyślać się, jest tutaj też trochę torów. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 torów w teorii dla pociągów pasażerskich, z czego tylko 4 perony mają faktycznie krawędź peronową, która jest używana. Dwa pozostałe perony nie są używane dla osób wysiadających z pociągów lub siadających, bo jeden jest na niski peron i tam trzeba byłoby zejść po schodkach, a drugi jest na części takiej bardziej technicznej, torów odstawczych bym powiedział. Tutaj też ma miejsce jeszcze po drugiej stronie całkowicie stacji, tak jak na przykład mamy na Warszawie Wileńskiej. Natomiast co się tutaj dużo pozmieniało, to na przykład to, że duża część torów towarowych, które tutaj były w okolicy, zostały porozbierane, ponieważ tam teraz powstają nowe obiekty, jest wszystko remontowane, jak na przykład przy starym miejscu dla taksówek, zostało to całkowicie usunięte i skasowane. Pozmieniało się trochę na miejscach. Natomiast największą zmianą, która się pojawiła i to mnie bardzo zdziwiło, to są te budynki, które były normalnie za dworcem. Po prostu ich nie ma. Macie tutaj zdjęcia sprzed roku, gdzie były takie budynki, no wyglądało to jak wyglądało, no. Jakoś mi się strasznie nie podobało, takie puby, kawiarnie i tak dalej, one były już opuszczone, bo tam PKP pewnie wyrzuciło wszystkie osoby z tych obiektów. No wyglądało to tak jak widzicie, natomiast zostało to już całkowicie wyburzone, wykorzenione i tego w ogóle nie ma. O wiele lepiej według mnie to wygląda. Pomijając to, że całkowicie rondo i ulica została tutaj też rozkopana i jest to całkowicie remontowane, wygląda to naprawdę spektakularnie, bym powiedział. No i tak, remont tutaj tej ulicy jest oczywiście powiązany z przebudową
stacji kolejowej, aby tutaj był lepszy dostęp na taksówek i tak dalej. Autobusy też, żeby miały miejsce lepsze na przystanki. No i żeby to lepiej się całkowicie komponowało. Mam nadzieję też, że sama stacja Zakopane będzie przebudowana na nowo. Bo to jak wygląda aktualnie, no to no wiecie, no... Budynki ładne kolejowe, ale perony, o zgrozo. No perony wyglądają jak wyglądają. Ich futurystyka zatrzymała się kilkadziesiąt lat temu, bym powiedział, tak co najmniej grubo. Byłoby wspaniale, gdyby tutaj PKP zbudowało halę dworcową. Niestety raczej to nie powstanie, ponieważ ta stacja musi być otwierana na szczyty letnie i szczyty zimowe, aby pasażerowie mogli stąd korzystać, bo jednak tu jest zbyt duży natłok na Zakopiance. No i cóż, ładnie by to wyglądało, bo w stolicy zimowej Polski stacja kolejowa z taką halą dworcową dużą nad wszystkimi peronami wyglądałoby fenomenalnie według mnie. A czy powstanie, to zobaczycie sami podczas kolejnych etapów tutaj tych remontów. Może nawet za rok jakiś kolejny film z tego się pojawi. Ale jeszcze nie kończymy tego materiału, bo jeszcze parę tutaj informacji możecie zobaczyć. Przy okazji tutaj też jest skarpa z boku, która trochę nabiera już bardziej kształtów. Nie wiem dokładnie co tam powstanie nowego, ale sądzę, że to będzie trochę lepiej zagospodarowane niż wcześniej, bo tam po prostu były trochę nieużytki i taksówki sobie stały, a można to jakoś lepiej na pewno zagospodarować. Także aktualnie stacja jest lepsza oczywiście od Warszawy Głównej, bo są tutaj wiaty przystankowe już, ławki są, są śmietniki. Nie wiem, czy są elektroniczne tablice, bo tego nie zauważyłem, ale są papierowe tablice dla autobusów na stacji dworca kolejowego, czego na przykład na Głównej nie ma, bo z Głównej nie odjeżdżają autobusy. Także tylko z placu Zawiszy. Także jest naprawdę całkiem nieźle, bym powiedział, tylko brakuje pociągów. I tutaj faktycznie Główna w tym miejscu, i tutaj faktycznie Warszawa Główna w tym miejscu wyprzedza stację w Zakopanem. Także tak to mniej więcej wygląda. No tu macie jeszcze parę zdjęć, jak to wyglądało wcześniej. No po prostu całkowicie to nie było rozkopane to skrzyżowanie i głównie to się zmieniło. Tutaj jeszcze te budynki były poogradzane, te nowe, które są już użyteczne. I w tych nowych budynkach teraz nawet aktualnie zbytnio się z tego co zauważy nic nie mieści. I miejmy nadzieję, że to się zmieni podczas tego, jak już będzie wyremontowana całkowicie ta stacja. Jakieś knajpki czy coś, żeby jak ludzie będą czekać na pociągi w zimę czy w lato, żeby mieli gdzie pójść, coś zjeść i tak dalej. Także miejmy nadzieję, że tutaj to jeszcze będzie polepszone i żeby to jeszcze lepiej wyglądało niż aktualnie to wygląda. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeden tutaj z peronów jest strasznie długi. Nie będę wam mówić historii, czemu to jest długi, bo możecie się całkowicie domyśleć o co chodzi. Jednakże jego długość to naprawdę potęguje nam nawet długość peronu chyba siódmego na Warszawie Zachodniej. Także jest to całkiem niezłe. Dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Cała tutaj trasa jest przebudowywana i miejmy nadzieję, że będzie im to szło cały czas całkiem nieźle i zgodnie z harmonogramem i się wyrobią z tym fragmentem, który teraz robią, do ferii zimowych, aby można było na spokojnie dojechać pociągiem do Zakopanego. Dobrze, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. Czego dodam, mówię, z Zakopanego nie będzie więcej filmów, chyba że za rok pojawi się ponownie i będziecie chcieli bardzo, żebym zrobił za rok film, w którym pokażę, co się zmieniło na tej trasie. No to napiszcie w komentarzach, to wtedy faktycznie za rok się pojawi kolejny materiał z Zakopanego, z tej stacji kolejowej. Także jestem ciekawy, no i możecie też mnie wspierać, bo wspierający niektóre filmy tego typu mają trochę wcześniej. Także takie bariery. A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć i tutaj napomknąć, która faktycznie też przy okazji główna tutaj wychodzi trochę na prowadzenie, ale spokojnie, znaczy nie na długo jest główna na prowadzeniu. To jest to, jak się wchodzi na te perony. Perony można wejść tylko i wyłącznie od głównej części, tam właśnie gdzie jest ulica remontowana. I tylko tyle. Nie ma wejścia od drugiej krawędzi, od drugiego końca peronu. Żadnej kładki nie ma, żadnych przejść naziemnych nie ma, żadnych przejść kolejowych nie ma. Szkoda. Jakby tutaj zrobili kładkę, sądzę, że te rejony na skarpie tutaj i rejony po drugiej stronie tutaj do Zakopianki bardzo dużo by zyskały, bo dostęp do pociągów z innego miejsca i z lepszym, szybszym dojściem na drugim końcu dużo by dały. Ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejny będzie drugi specjal, też będzie kolejowy i on się pojawi jutro lub pojutrze, bo jeszcze nie wiem, jak mi się uda wyrobić z jego zmontowaniem. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!